Thank you.
Jedziemy, Jakob. Mamy dzisiaj dużo do zrobienia. Babciu, popatrz na te wszystkie zdjęcia. Kim są ci wszyscy ludzie? Te zdjęcia mieli przy sobie ludzie, których wywieziono do obozów koncentracyjnych. To są fotografie ich bliskich, tych, których kochali. A co się stało z tymi ludźmi na zdjęciach? Wielu z nich umarło. Twój dziadek był szczęściarzem. Udało mu się przeżyć. Powiedz, babciu, jak udało ci się odnaleźć dziadka? Był dobrym człowiekiem. Był jednym z przywódców polskiego ruchu oporu. Ruchu oporu? Ruch oporu ocalił życie 50 tysiącom Żydów w Polsce. Jedna tylko kobieta, Irena Zendlerowa, wyprowadziła z getta 2,5 tysiąca dzieci. A ciebie też uratowała? Nie, nie. Ja nie byłam dzieckiem. Byłam mężatką, żoną twojego dziadka Florestana. Wysłał mnie do Anglii, do rodziny, a sam został w Polsce, żeby walczyć. Na kilka miesięcy przed końcem wojny dziadka aresztowano i wysłano do Auschwitz. Zamknięto go w podziemnej celi. Naczelnik obozu, Pizarro, chciał wyciągnąć od niego informacje o polskim podziemiu. Przysłano mi do Londynu wiadomość o tym, że twój dziadek został aresztowany. I co wtedy zrobiłaś, babciu? Jak to, Jakub? Musiałam się dowiedzieć, czy mój mąż jeszcze żyje. Dlatego zdobyłam fałszywy paszport i wróciłam do Polski. Pomogli mi ludzie z ruchu oporu. Domyślali się, gdzie może być więziony twój dziadek, ale nie byli pewni, więc postanowiłam, że ja sama pojadę i go odnajdę. Zdobyłam fałszywy paszport, w którym było napisane, że mam 16 lat, a na imię Fidelio. Fidelio? Tak, byłam 16-letnim chłopakiem. Poznałam jednego ze strażników obozowych, niejakiego Rocco, który najął mnie do pomocy. Miał córkę Marcelinę, w której kochał się Jakino. Jakino chciał się z nią ożenić po wojnie. Wyobraź sobie, Marcelina zakochała się we mnie. W tobie? Znaczy nie we mnie, tylko Fidelio. Trotziger du, so sprich nur, ich höre dir zu, ich höre dir zu, ich höre dir zu.
Thank you.